Konkurs Oligoimpresje Wizje Nieba i Piekła doczekał się 10. edycji. Proszę powiedzieć, ile prac wpłynęło w tym roku do konkursu? W tym roku prac konkursowych wpłynęło 283. Są to prace twórców z terenu całej Polski. Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością. Trochę ze względu na pandemię popularność spadła, ale myślimy, że w ciągu następnych kilku lat ją na pewno odbudujemy. Blisko 300 prac wpłynęło w tegorocznej edycji Oligoimpresji. Jak ocenia Pan poziom tych prac wykonanych przez uczestników? Poziom prac został oceniony przez ekspertów, przez komisję konkursową jako bardzo wysoki. Cieszy ilość prac, cieszy ilość technik. No i to zadowolenie, które dzisiaj było bardzo takie wydatne, to szczęście, że zostali podjęci również podczas tego konkursu jego uczestnicy. Kwestia nagród pewnie ma już trochę mniejsze znaczenie niż to, że w ogóle mogą uczestniczyć w tak wyjątkowym przedsięwzięciu zorganizowanym przez profesjonalną kadrę tutejszego ośrodka, jak i osoby bardzo oddane i sercem zaangażowane w to, żeby osoby potrzebujące naszego wsparcia nieraz mogły się pokazać i zaprezentować jako ci, którzy osiągają szczyty swoich marzeń, między innymi właśnie pokazując swoje prace, swoje talenty w takich konkursach. Zdradź nam proszę, co przedstawiała twoja praca konkursowa? Tu jest mój pies, jestem ja z psem. Mój pies się nazywa, ma na imię Lukas. Czyli to jest ta miłość, to jest twoje niebo, tak? Tak. Co przedstawiała pani praca konkursowa? Anioła i diabła, walczącego ze sobą. A czy lubi pani takie plastyczne wyzwania? Tak, lubię. Lubię rysować. To jest moje hobby. Uczestnicy tegorocznego konkursu plastycznego Oligoimpresje zachwycili swoimi wizjami piekła, nieba. Czy w tych pracach daje się wyczuć jakąś taką wrażliwość i inne spojrzenie na życie? Zdecydowanie tak. Ja bym w ogóle rozszerzył formułę tego konkursu, co zresztą mieliśmy okazję oglądać, ponieważ prace plastyczne tak były oceniane przez specjalistów, którzy wchodzili w skład jury, ale też to, czego byliśmy dzisiaj świadkami przy okazji tego jubileuszu już 10. Oligoimpresji, to nieprawdopodobne to, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, układy choreograficzne w wykonaniu wychowanków ośrodka. Jeżeli chodzi o pracę, miałem okazję wcześniej je zobaczyć, ponieważ fundowałem nagrodę specjalną, jedną z nagród specjalnych, ale to, co scenicznie się działo, choreograficznie, to było zupełnie dla mnie nowym doświadczeniem i zaskoczeniem. Nie uczestniczyłem w próbach, więc jakby zobaczyłem efekt końcowy. Tym bardziej serce rośnie. Ja jestem zawodowo związany z ośrodkiem szkolno-wychowawczym imienia Jana Pawła II od wielu, wielu lat. To dla mnie wielka radość. Ja jestem dumny z tego, że mam na co dzień kontakt z moimi wychowankami i z kadrą, która pracuje nad ich wychowaniem, wykształceniem. Podczas gali finałowej mogliśmy podziwiać niesamowite widowisko. Kogo podziwialiśmy na scenie? W spektaklu wystąpiła grupa teatralna Niebieskie Żarówki, a także uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie. Dwie grupy pracowały niezależnie, pracowałam z nimi dwutorowo, ale w sumie udało nam się złożyć spektakl, który opowiadał o emocjach. Jaka jest rola teatru w pracy z osobami niepełnosprawnymi? Praca z osobami, które mają specjalne potrzeby, jest dużym wyzwaniem, ale też daje ogromną satysfakcję, dlatego że teatr, o czym wielokrotnie już wspominałam, jest magią, że dopiero na scenie widać, że jest to medium kontaktu ze światem zewnętrznym dla osób, które w normalny sposób nie przekazałyby swoich emocji. I właśnie scena i teatr dają takie możliwości.